Cześć wszystkim! Znowu Ponio 7. I taką mi. Ta... Padło nam się. Dobra. No w międzyczasie poszliśmy sprzedać parę rzeczy. Zarobiliśmy trochę kasy. A tych, których nie sprzedaliśmy, to... Rzeczy... Są u mnie w torbie. Tak. Minus 85% wagi. One są warte gdzieś po 2,5 tysiąca u kupca ze słabą wyceną. Może spotkamy jakichś kupców z lepszą ceną, chociaż wątpię trochę. Dobra. Gdzie ten konsacz? Co tu był? Dziś się kręci. Jest. O, tam jest. Śmierć już na ciebie czeka. O nie, trafił mnie. Co ten twój dzik robi? Patrzy nie się. Nie wiem, właśnie. Może teraz skrzynki będą miały inne zawartości. A, podwójny topór plus jeden. Ot. No właśnie. Skrzynki mają losowe zawartości, dopóki ich się nie otworzy. Poprzednim razem mieliśmy inne rzeczy tutaj. Mhm. Okej. Okay. Do ataku! Tak, czekaj, może ustawię gdzieś tutaj pułapkę. Co ty na to? Mam ich trochę. Ej! Mam małą pułapkę gazową. To ich załatwi. Okej? Okay. O nie, dziku! No, dużo łatwiej poszło. Czy aż tak dużo to... Pułapka im zadawała? 17 punktów? Nie wiem. No właśnie tutaj zginęliśmy. A dokładnie Punio, który próbował zabrać pułapkę. Zachowałem się mniej więcej jak ten dzik teraz. Rozwal to. Czekaj. Wybacz. Potężny atak. Potężny atak! Dobra. Co ta? Ta broń jest do niczego. No, po prostu ty jesteś leszczem. Chwila. Leczenie lekkich ran, albo powierzchownych. Zużyję na ciebie wszystkie swoje sztuczki. Zcięte flesh wound. Ile ci to wyleczyło? 4. To jeszcze jedna i jesteśmy w miarę. Te drzwi wyglądają jak z Hobbita. No i po sztuczkach. Okej. Okay. Załóż zbroję. Mam. Okej. Okay. A może dźwika przyzwę kolejnego? No. Could be useful. Widzę, co tam jest za drzwiami. Kąsacz i coś jeszcze na dwóch nogach chodziło. O, czekaj. O, gule. Kąsacze i gule. Chcemy zostawiać na nich pułapkę i się wycofywać? Chcemy walczyć. Średnia pułapka. Wiesz co, mam jakieś pułapki, to zużyję je. Mamy też przedmioty do używania i ich nie używamy. Nie używasz. Używasz kamieni gromu? Nie. Warki pętli nogi? Mam kadzielnicę ognia. To chyba nam została jeszcze z pierwszego razu. Sporo tych guli tam jest. Widzisz je? Nie. A to pewnie z nasłuchiwania mam. Widzę jednego gula. Już go nie widzę. Okej, widzę. Są gule, widzę kąsacza. Kąsacz wyzwanie średnie, gul średnie. Niewrażliwość na ataki, zaskoczenia. Dobra, nie mamy zbyt dużo jednak pułapek. Dobra, otwieramy. Hurra! Raz, dwa, trzy. Co to strzela? Nie wiem. A Mac kapłan. Najwyższy kapłan.
Leczy ich. Ja go załatwię. No tu widzik sobie daje nieźle radę. O! A! Nieźle mu ten. Wciskam obrażenia, jak on zaczyna czarować, wtedy mi wchodzą ten ataki zaskoczenia. Ale teraz to spudłowałeś. No co już zdarza się. Przestań się leczyć, dziadzie. Słyszę chyba o przyzwanie boskiej mocy. Leczy się cały czas, no. Mógłby gulę poleczyć. O, teraz coś rzuca na mnie chyba. I chyba mu się nie udało. Może próbował tam atak z dotyku zrobić. Tam jest jeszcze jeden kapłan? Nie, ten ołtarz zbiera ich. A, może nie powinniśmy ich zabijać? What's the worst that may happen? Okej, gule chyba się stały silniejsze czy coś, nie wiem. Mnie nagle zaczęły trafiać. A! Fuck! Żyjesz? Może ich poleczę trochę. Chyba nie zadziałało. Cię pomagam. Nie, zobaczmy co ja tu wyrzucam. Dwa. Pięć. Ta gra mnie po prostu nie lubi. Cztery. Ja teraz wyrzuciłem siedem. Dziesięć. Dwa. Osiem. Czy ja kiedykolwiek wyrzucam coś powyżej 10? O, tam coś jest za... Zidane! Zidane! Jest za ołtarzem. Porozmawiaj z nim, bo długo już nie pożyję. To może odpocznijmy, zanim z nim porozmawiam. Jesteś skarowany! Pomocy, błagam. Okej, dobra, już chwilkę, już idziemy. Co mnie złożyć w ofierze? Pospieszcie się! Uwolnijcie mnie, jeżeli w waszych sercach tli się choć odrobinę łaski. No on jest jakiś podejrzany. Co mnie złożyć w ofierze? Pospieszcie się. Nie, ma skalę wyzwania łatwe, więc nie może być podejrzany. Dopóki ołtarz nie zadziała. Czy płaszcze można zmieniać w trakcie walki? Nie wiem. Trzyma mnie tu jakaś magiczna moc, uwolnij mnie. Musimy zniszczyć ołtarz? Nie wiem. Tam no, jest jakiś dzbanek z tyłu. Skarb. O, uwolniony. Pieniądze! Ile pieniędzy? 333 i złoty naszyjnik i złoty pierścienie. I 98, i jeszcze skarb. 211. Nie, nie umiem rozmawiać. Czemu wszystkie skarby tobie się... Jestem wolny, cóż za ulga. Będę ci wdzięczny po kres czasu, panie. Jak zdołam ci się odwdzięczyć? Może być złoto lub cokolwiek cennego, czym dysponujesz. Ale mam tylko złoto, które przysłała mi pani Katriana, gdy mnie wynajmowała. Te skorpiony najwyraźniej nie widziały sensu w odbieraniu mi go, dużo tego jednak nie jest. I tak się nim zaopiekuję. Bierz więc, moja śmierć nie sprawiłaby ci żadnej różnicy, prawda? Ups. Proszę, podążę za tobą. Bardzo mało widziałem, gdy mnie tu zaciągano. Nie sądzę, bym sam był w stanie się stąd wydostać. Na dole jest jakiś portal, ciekawe dokąd prowadzi. To pewno wyjście z instancji. Klasyczne.
w sam środek tunelu. Zidane, chodź. A ty bez problemów wspinasz się? Tak. A ty z problemami? Nie, też bez problemów, ale ja jestem zręczny. Ile masz zręczności? 19. O, i to nie ty, nie z tobą mieliśmy pogadać. Spadaj. Katriana. Aha, jesteś wreszcie, Zidanie. Kamień spadł mi z serca, już myślałam, że wkrótce będziemy musieli wrócić do czarnych piasków. To nie byłoby najlepsze rozwiązanie, pani Katriano. Wiem, wiem, dobrze wróciłeś. Jak widzę, nic ci się nie stało. To prawda, wszystko dzięki temu, co uczynił Takumi. No dobrze, Takumi, uratowałeś Zidana, tak jak obiecałeś. Pewnie chcesz teraz swoje 500 sztuk złota. Chyba należy mi się coś więcej, prawda? Masz rację, chociaż pewnie przypominasz sobie, że zawarliśmy pewną umowę, ale mogę przystać na zmianę jej warunków. A więc proszę, 700 sztuk złota. Mam nadzieję, że odbiję to sobie na handlu. A z tobą, Zidanie, jeszcze porozmawiamy o tym, jak to wszystko wpłynie na twoją wypłatę. Ale przecież tak naprawdę nie zapłatę za moje uwolnienie. To był układ, który zawaliście między sobą. A co ma on wspólnego ze mną? Albo z twoją wypłatą? A teraz chyba możemy już ruszać, prawda, Takumi? Tak, ruszajmy. Dobrze, biedny Zidane. Co to za opóźnienie? Dlaczego tak się guzdrzemy? Właśnie zaczynałem doceniać ten nasz relaksujący postój. Zbierać się, leniwce, zbierać się! Jazda! Jest dobrze. Znowu ze mną! Więcej wody niż się spodziewaliśmy. W pobliżu jest oaza, ale mieliśmy już kiedyś kłopoty z plemieniem, które jej strzeże. Na pewno zmienili nastawienie. Nieźle potrafisz sobie radzić z takimi sprawami. Możesz iść do Bedlinów i porozmawiać z nimi? Może jednak pozwolą nam uzupełnić zapasy wody. O jakich kłopotach mówisz? Kiedy po raz pierwszy przeprawialiśmy się przez pustynię, nie znaliśmy tutejszych zwyczajów. Nie widzieliśmy więc nic złego w tym, że nasze woły weszły do wody w oazie. Jesteśmy tam mile widziani, chociaż nie zrobiliśmy już nigdy czegoś takiego. Potrzebujemy tej wody, płynęła. Okej, mogę spróbować. Doskonale, załatw to możliwe szybko i wracaj. Dobrze byłoby wyruszyć jutro rano. Okej. Okay. Czy ty widzisz to samo, co ja? Co? Dorna ma nowe rzeczy. Nie, ja jej zostawiłem ten topór. A, czyli nie ma nowych rzeczy. No, chociaż jednak sobie, nie. Chociaż sobie chyba nie powinienem. Skoro może być coś warty. Okej. Okay. Okej. Okay. A, nie chcę oddać swojego toporu. Czy możemy spauzować grę? Nie. Okej. Okay. Nie chcę oddać tego toporu. No cóż, trudno. A co by pomogła pauza? Mógłbym zabrać jej topór i szybko wywalić ją z drużyny. I zobaczyć, czy by to pomogło. Chyba nie. Okay. Co nie patrzysz? Sprzedaję złote przedmioty. Ja po co mi dwie pochodnie, jedną sprzedam. No i tyle. W sumie też sprzedam jej topór, ten plus jeden. Podwójny topór plus jeden. Okej. Okay. Mnie trochę odciążyło. Zapomniałeś kogoś wywalić z drużyny. No tak. Gdzie to było? Prawym przyciskiem na nią. Na godzinie 11 mniej więcej. Jest, usuń. Na razie. Tu nic nie ma. Nic tu nie ma. A w tamtą stronę trzeba iść. O, całkiem duża mapa. Mm-hmm.
A, widzę przez ściany. Czyli ty. It's not a bug, it's a feature. A, Beduini chyba z kimś się walczą. Zombie. Okej, okay, do ataku! No nie, nie, nie działają na nich ciosy. Plecy. Klątwy pewnie też nie działają na nich. Nie, czemu? Co właściwie ta klątwa im robi? To zależy od poziomu aktorstwa. Obniża rzuty. Witaj, obca istoto. Przybywasz do oazy Zielonej Palmy w złym momencie. Obawiam się, że nie czeka cię tu nic oprócz śmierci i klątwy życia po życiu. Skąd się biorą te martwiaki? Potężna istota z dawien dawna zwalczająca mój lud powstała ponownie, zabierając nam wodę, niszcząc świątynię Pana Poranka i nasyłając na nas swe nieumarłe sługi. Jego sługi zaciągają zwłoki moich pobratymców do grobowca, gdzie są przywracane do życia i skąd powracają, aby z nami walczyć. Nasze szeregi topnieją, a jego armia rośnie w siłę. Brakuje nam nawet wody. Wkrótce poniesiemy ostateczną klęskę. No, well, jak nie macie wody, to wasz problem. Ja również potrzebuję wody. Wydaje się, że nasze żywoty są ze sobą powiązane. Jeśli rzeczywiście nie macie już w ogóle wody, to masz rację. Wprawdzie historia ta nie wychodzi zwykle poza krąg Bedinów, ale wydaje mi się, że zasługujesz na poznanie przeklętej istoty, z powodu której cierpisz i ty, i ja. Nazywa się Kel'Garas. Przekazywane w naszym plemieniu z ojca na syna legendy mówią, że to istota z czasów, które już dawno minęły. Podobno w czasach Imperium Neterilu był on złym nekromantą, sługą boga Yergala. Chcę się dowiedzieć więcej o Kel'Garasie. Bla, 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 bla. Co Kel'Garas zrobił z wodą? Potęga Kel'Garasa od pewnego czasu rośnie. Najwyraźniej jego moc była wystarczająca, aby wysuszyć zasilający naszą oazę strumień bez opuszczania grobowca. Mimo, że siedzi w grobowcu, oblega moje plemię i wygrywa. Jak więc według ciebie mamy pokonać Kel'Garasa? Najpierw należy zniszczyć jego ciało. Nie jest to proste zadanie. Co gorsza, na tym się nie kończy. Kel'Garas jest w końcu nieśmiertelny, a źródłem jego wiecznego bytu jest jego berło. Legendy mówią, że berło należy umieścić na ołtarzu Pana Poranka, który nienawidzi nieumarłych bardziej niż ktokolwiek inny. Latander zniszczy zawartą w berle przeklętą moc. Zniszczenie berła będzie równoznaczne z ostatecznym zakończeniem egzystencji Kel'Garasa. Tylko w ten sposób do oazy może wrócić woda, a do naszych serc nadzieja na przetrwanie. Co zyskam, jeśli ci pomogę? Mój lud został przetrzebiony, a jego bogactwa zagrabione. Nie mogę wam zaoferować nic poza tym, co znajdziecie przy Kel'Garasie. No i wodą, której tak bardzo potrzebujecie. Pójdę już. Musisz zdobyć berło, które sprowadza Kel'Garasa z powrotem na ten świat. Tylko po jego zniszczeniu na ołtarzu Latandera uwolnimy się od tego zła. Zanim zmierzysz się z Kel'Garasem w jego grobowcu, zajrzyj do krypty w oazie. To miejsce pochówku Al-Rashida, jednego z moich przodków, który jako pierwszy dysponował mocą pozwalającą na zmierzenie się z Kel'Garasem. W środku znajdziesz broń mego przodka, wyjątkowo skuteczną przeciwko nieumarłym. Podobno jednak nie ma ona żadnej mocy w rękach członków mego rodu i zawiodła Al-Rashida w decydującym momencie. Dlatego też postanowiliśmy ją pochować razem z nim. To oczywiste, że nie należysz do mojego rodu. Być może ta broń w twych rękach zadziała. Al-Rashid wybaczyłby ci zakłócenie jego spokoju, o ile doprowadziłoby to do pokonania Kel'Garasa. Piaski pustyni często są zdradliwe, czemuś jednak trzeba zaufać. Błagam cię, nie zawiedź nas. Słuchaj. Przy okazji te rawy prawie tworzą swastykę. Tu jest krypto, o której wspominał, katakumba Al-Rashida. Gdzie? Tu. Mam nadzieję, że nic nie ma w środku. Jest! Ty pierwszy. Okej. Tylko zombie. Hej! Też by się przydał kapłan. No,
Przydaje się to rozpłatanie. Okej, zobaczę co to za broń. O, zamknięte. Zamknięte i nie otworzysz tego bez rozwiązania zagadki. Znaczy no, nie mogę tego wyważyć? Nie. Runiczny słup. Myślę, że tam są jakieś wskazówki. Gdy zło rośnie w siłę, ten, kto chce potwierdzić swą wartość, musi pokonać strażników, aby dostąpić zaszczytu władania furią pustyni. Mhm. Czyli czeka nas jeszcze walka? Z tymi posągami? Przed podniesieniem przedmiotu. Tak na przyszłość. Posąg, teraz można je zaatakować. Tak, a te kamienie runiczne? Nic nie robią? To potem. Aha. To druga część zagadki. Czyli co, atakować posągi? Tak. Do dzieła! Tej walki nie wygrasz! O, wszystkie się rzuciły. Byle nie na mnie. Myślę, że dwa powinny nas flankować. Bo nie zadają takich poważnych obrażeń. Już nie, prawie dzika już wykończyły. Mają redukcję obrażeń? No. 7. Zmniejszenie obrażeń. No, włączę potężny atak. Moja broń nie działa. O, ten ma chyba tylko 6. Nie, też ma 7. Linu w podstawce również ma potężny atak i nie wiem dlaczego używa go w każdej bitwie. Chyba taki błąd AI. Okej. Okay. Teraz druga część zagadki, w której wykorzystamy kamienie runiczne. Uh-huh. Ale nie mamy podpowiedzi? Trzeba je ustawić jakoś na tym. Chyba trzeba zrobić X-a. Okej. Gdzie on mi się schował? Ale jak można zauważyć, tutaj są gruzy jednego kamienia runicznego, który się rozpadł, więc jeden jest brakujący. Ops, podniosłem ten. Trzeba było stanąć. Spoko. Tak. Dzik na jednym stanął, więc też pomógł. Furia pustyni. Jest... Morgenstern. Nie ma wielkości. Wielkość średni. Aha. Premia za ulepszenie przeciwko numerowi 2. W sumie mógłbym, chociaż nie jestem. Chociaż może mi to atak obniżyć. Ja też mogę nosić te broń. Czekaj, mam plus 7, plus 8. A z tym mam... Plus 7. Plus 8. Teraz spadły ci buffy. Plus 6, plus 7.
No chyba powinienem sobie poradzić. Awansowałeś o poziom? Nie. Ja awansowałem. Brakuje mi 65 doświadczenia, które powinniśmy zdobyć na jakichś gulach, które pewnie spotkamy w Okej, okay, to awansujemy i... ubijemy i razem awansujemy. Zombie! Ja ich załatwię! No, rzeczywiście nieźle chodzi. Teraz awansowałem. Okej, okay. Nice. Przeciwko nie umarły, 1K8 plus 2. Okej. Okay. Ślicznie wchodzi. Myślałem, że nie będę jej mógł używać. Okej, więcej zombie. Chyba włączę potężny atak. Muzyka. Okej, okay, możemy awansować. Dobra, ja teraz muszę łuczyka brać. Tak. Więc tak. Zbrojenie pułapek, spostrzegawczość. O, chyba wejdzie mi drugi punkt KP za upadanie. Ranie zamków i leczenie. Okej. A tutaj żaden. Okej, chyba dostałem właśnie drugi atak. Tak, 4 plus... Ja mam zaklęcia kolejnego poziomu. Dlatego wymieniam sobie przywołanie istoty 2 na przywołanie istoty 3. Okay. Do tego zaklęcie trzeciego poziomu biorę potężniejsza magiczna broń. Uh-huh. I teraz jeszcze dwa zaklęcia na drugim poziomie. Może buffy, chociaż poza siłą byka chyba za bardzo nie potrzebuje. Ewentualnie kocia zwinność. A jeszcze to są jacyś zombie do ubicia. I uderzenie dźwięku. To ich załatwię. Pod dostatkiem na tej pustyni. Czy tam nie idziemy do tego głównego złego? Tędy? No. Dom Słuchaj. Pana Poranka. A, dom pana Poranka tam mamy zanieść. I tu już zabijemy tego gościa, okej.
Ups, przerwam odpoczynek. Brawo ja. Brawo ty. Godzina na poziom. 7 poziom, 7 godzin. Zastanawiam się, czy rzucić ci magiczną broń. A co to daje? Tak, premia za ulepszenie 2 tymczasowo. Nie wiem, czy one się sumują. Ona już ma i tak plus 2 przeciwko marlakom. Będzie miała plus 2 na wszystko. Czy ja rzuciłem... Nie, myślałem, że na ciebie rzuciłem leczenie. Okej, okay, i tak już chyba czas na przerwę. W takim razie dziękujemy wszystkim za uwagę. W następnym odcinku wchodzimy do tego, co tam jest. Jak on się nazywał? Kelgaras. Tak. Kelgaras. Idziemy do Kelgarasa, mówimy hejo i tak dalej. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie, hej. Cześć. Bla, 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 bla.